Witam wszystkich 11 maja 2017 roku. Właściwie to nagrywam ten film. Ostatni film był nagrywany w poniedziałek. Mówię o filmie drogowym. I kilka przemyśleń chciałem tutaj dodać do tego, co powiedziałem w poniedziałek, między innymi o nawigacji i tych innych aspektach związanych z stresami. Mamy dzisiaj czwartek, słuchajcie, jest godzina 4:50, a ja jestem w drodze od półtorej godziny już jadę z małą przerwą na zakupy jakiegoś tam jedzenia na stacji paliw. Podsumujmy. Tak jak mówiłem na poprzednim filmie, miałem wrócić do domu dopiero dzisiaj, ale codziennie byłem w domu, jak się okazało, bo nową sól zrobiłem aż 3 razy na 9. Pierwszy dojazd był na 8 godzin i 36 minut, drugi był na 8 godzin i chyba 42 minuty, no i ostatni wczorajszy 8 godzin 56 minut, co i tak było cudem, bo biorąc pod uwagę sytuację wczorajszą na drodze, a była środa, no to gorzej niż piątek czasami przed świętami albo w jakichś powrotach majówkowych czy innych tego typu sprawach. Ale udało się, także byłem codziennie w domu, co miało swoje plusy i minusy niewątpliwie, z tego względu, że gdybym spał w kabinie, wyspałbym pełne 10 godzin, jednak to spałem po 6-5 godzin, bo oczywiście zajmowałem się moimi sprawami różnymi i tak to wyszło. Co nie zmienia faktu, że jednak w dom to dom, tak? Można się wykąpać, normalnie zjeść, spać we własnym łóżku itp. itd. Niezmienne jest jednak to, że wstawałem codziennie o 2 w nocy, tak samo jak dzisiaj. Z tym, że dzisiaj lecę na Mikołów, na Śląsk. Dzisiaj już spokojnie sobie jadę na tak zwaną dychę. Czy wrócę do firmy, czy nie wrócę, bo to różnie może być. Słyszałem, że na Śląsku pada śnieg, więc nie da się cisnąć. No to już tam mniejsza większość, bo jutro i tak ma być luźniejszy dzień, jeszcze nie wiedzą, gdzie jadę i czy w ogóle jadę, także na totalnie spokojnie. Plan jest tylko taki, wrócę dzisiaj do domu i pierwsze co robię, to tylko kimono, tak? Kimono i śpię do bólu, niezależnie czy wstanę rano, czy obudzę się przed północą. Muszę odespać swoje, żeby nadrobić tą gospodarkę snu, którą znowu naruszyłem, ale jest to, tak powiem, nie norma, że jeżdżę sobie tym systemem i nucę te kilometry, bo to uwielbiam po prostu robić. Nowa sól okazała się ciekawą trasą, jednak że były momenty drażliwe na tej drodze, czyli dziury, już mówię tutaj od Wolsztyna, zwężki, niezwężki, oczywiście już ciągniki rolnicze na drogę wyjeżdżają, więc nie da się pocisnąć. Mówię tutaj o takiej dozwolonej, normalnej prędkości, tylko trzeba się wlec, czekać, aż będzie ta przerywana, wyprzedzić. Ale udało się i dzięki temu dzisiaj mam spokojną dychę. Domykam ładnie ten tydzień, można powiedzieć. Dzisiaj jest właściwie taki dzień domykający te długie trasy. Nawet dobrze, jeśli jutro będzie tylko krótki strzał, bo chodzi o ilość wyjechanych godzin na tomografię, bo o tym też nie wszyscy mówią, że w ciągu tygodnia można wyjechać chyba 56 godzin, dobrze mówię? Ale w ciągu 2 tygodni cyklu 90, także no. Także tak. A propos AIGO, wróćmy sobie do tej nawigacji. Powiem tak, bardzo dobra jest ta nawigacja, ale jadę teraz obwodnicą Łodzi i ona tej obwodnicy nie widzi. To jest największy błąd AIGO, czyli nie brak aktualnych map. Aż się dziwię, że tej obwodnicy autostradowej AIGO nie widzi. Każe mi cały czas jechać, bo ona widzi tutaj, że to jest trasa, która będzie dostępna, ale nie jest. Ja i tak sam tą trasę, więc jadę sobie, obserwuję, jak ona się poci i uważa, że jadę totalnie złą drogą. Ja tą drogę znam, bo jadę ją na Mikołów już enty raz, nawet nie liczę, który. Ogólnie rzecz biorąc, mogłem wyjechać sobie jak zwykle na ten Mikołów, czyli 4:05, ale słuchajcie, co mi szkodziło? Obudziłem się o 2:00, nawet chyba przed budzikami, jakoś organizm się tak nastawił. Leżę, myślę sobie, czy do kimać jeszcze godzinę, czy nie, ale stwierdziłem, że dojadę do Mikołowa, będzie przed południem, rozładują mnie, oczywiście przed Mikołowem na na obwodnicy Śląska pauza, bo tam mi wyjdzie czas, 4:20 około będzie na Orlenie, jeżeli pójdzie wszystko ok, więc 45 minut dla mnie pewnie się zdrzemnę i później dojadę do Mikołowa, rozładunek i powrót z kolejną pauzą, czyli
sobie na 15, czyli 15 godzin pracy. I niezależnie o której wrócę do firmy, to tak gdzieś w domu będę w granicach między 16 godziną a 19. Tak myślę, oscyluję, że 18 godzina albo 17 będę w domu, co wychodzi mi na in plus. No i na Mikołów spokojnie jedzie, bo tam na Nową Sól było dużo zabudowanego, dużo dróg takich wojewódzkich, powiatowych, a tutaj mam przez większość czasu proste odcinki, czy to autostrady, czy to ekspresówki, także tempomacik i spokojna jazda, która jest osprężająca dosyć i mniej się człowiek męczy. Z innych ciekawych rzeczy to jest tak, jak widzieliście na moim YouTubie, moim fanpage'u, wczoraj zdobyłem generała na Janosiku. Pilnowałem tego jagoczka w głowie, żeby to nagrać. Udało się nagrać, jak to jest zdobyte, czyli to się nie wyświetla na interfejsie Janosika, gdzie są reklamy, tylko trzeba wyjść w menu i wtedy pokazuję, przynajmniej mi tak się pojawiło. I musicie wiedzieć, że tak naprawdę no, jestem dumny z tego, że zdobyłem to osiągnięcie w jakiś sposób, się nie da ukryć, tylko że jakby to powiedzieć, Janosik nic nie ma jakichś profitów na to, po prostu to jest osiągnięcie, satysfakcja dla samego siebie, a szkoda, bo Janosik powinien podłączyć się pod, nie wiem, jakieś wydziały ruchu drogowego, czy inspekcje transportu, czy coś, i dawać jakieś, nie wiem, odznaczenia, które by mówiły, o kurde, dobra, ten gościu jeździ dużo, tak samo jak młodzi kierowcy mają listki, tak ci doświadczeni powinni mieć jakieś, nie wiem, naprawdę znaczące w ruchu drogowym oznaczenie jako, nie wiem, profil zaufania, czy coś w tym stylu. Musicie wiedzieć, że generał, żeby zdobyć generała, widać to na filmie, trzeba było przejechać 120 tysięcy kilometrów. Zajęło mi to rok z hakiem, a mógłbym to zrobić mniej niż rok, z tego względu, że wystarczyłoby, żebym regularnie jeździł i nie miał takich dziur w jeździe przez remonty samochodu, przez to, że nie było tras, przez, nie wiem, przez to, że były krótkie strzały. Gdybym jeździł tą topar, zajęłoby mi to mniej niż rok. Dla jednych liczba 120 tysięcy kilometrów to jest pikuś, bo jeżdżą tak jak ja i wiedzą, że po prostu licznik bije. Jeżeli też do przodu kółka się kręcą, i to masz, a dla innych jest to liczba, która jak patrzą, to już jest po prostu gały na wierzch. Przygotuj się. Jedyne, czego mogę żałować w mojej karierze kierowcy, to, że od początku, kiedy pierwszy raz wsiadłem na busa, nie spisywałem sobie kilometrów łącznych, które można oczywiście zaokrąglać tam o parę tysięcy kilometrów, a i tak by było na jedno. Ja jestem już przekonany, że zrobiłem ponad milion kilometrów. I to taka ciekawa dygresja. Słuchajcie, ja mam świadomość pewnych rzeczy i jakby to ugryźć, żeby dobrze spiąć temat, żeby przekazać wam cały sens. Kierowcą zawodowym jestem z powołania, mam to w genach. Mój tata jest kierowcą, jestem dumny z tego, że mam tatę kierowcę, który pracuje w tym pięknym zawodzie, który nie musiał mnie namawiać, nakłaniać, bo sam puknąłem bakcyla, przejąłem tradycję rodzinną i pracuję w moim wymarzonym zawodzie, który uwielbiam, który jest spełnieniem jednego z wielu marzeń, które miałem. I mimo, że jest to bardzo ciężki kawałek chleba, lubię tą robotę, bo mimo, że niektórzy ludzie budzą się rano i mówią, jak ja nienawidzę swojej roboty, to ja po prostu, mimo tego, ja się budzę rano i mówię, nienawidzę rano wstawać tam w nocy, ale nie mówię, że nie lubię swojej roboty, w sensie tego, co wykonuję, bo już mówię o innych meandrach, gdzie jaka firma i co, i w ogóle jaki samochód, tylko ogólnie za kierownicą jestem już w innym zupełnie świecie i mnie to nie interesuje, co kto myśli w ogóle, tylko ja, najważniejsze, że ja robię to, co lubię, tak? Pracuję w zawodzie, który nie powoduje u mnie destrukcji, że każdego dnia spinam się, że Jezus, kiedy tylko znajdzie się lepsza robota, czy coś się zmienia w branży. Nie. Uważam i będę powtarzał, że kierowca zawodowy, kierowca ciężarówki, czy nawet kierowca busa, to jest piękny, szlachetny zawód. Dzięki temu, że są kierowcy zawodowi,
sklepie bułkę, czy idziemy skrajnie dalej najnowszego iPhone'a, bo my to wozimy. W Ameryce kierowca ciężarówki postrzegany jest jako najwyższego szczebla zawód zaufania, podobnie jak policja, straż pożarna, lekarz, no po prostu tam wiedzą, że to jest bardzo odpowiedzialna praca. Ale wielu ludzi tego nie rozumie i traktuje nas jak szmaciarzy, którzy a bo co to kierowca w OSEJ-u, tak? Tylko że nie, niektórzy ludzie, którzy tak twierdzą i myślą, że to potrafią lepiej niż cała ta społeczność kierowców, wsiada i sobie mówi, kurna, bo to trzeba to, bo rozładunek, załadunek, tu terminy, tachograf. I dopiero wtedy ktoś uświadamia sobie, że jadąc samochodem ciężarowym, czy nawet busem, musisz myśleć wielopoziomowo, czyli musisz pilnować towaru, który masz na sobie, tachografu, przepisów ruchu drogowego, uważać na innych uczestników ruchu. Oczywiście każdy też myśli o swoim domu, o rodzinie, o znajomych. I ja spotykam się na swojej drodze z, no można powiedzieć, z licznymi przykładami krytyki na temat pracy, gdzie na przykład marynarz, to już, o czym już mówiłem nieraz, marynarz czy nie wiem, ktoś kto pracuje w delegacji, bo robi jakieś szkolenia, jest traktowany jako o jaki super w ogóle gościu, bo płynie, rogi go nie ma, a kierowcy nie ma tydzień i jest po prostu traktowany B. I szczerze, mnie to już nie denerwuje. Ja kiedyś się spinałem na ten temat, ale stwierdziłem, że jeżeli ktoś tak traktuje ten zawód i kategoryzuje człowieka pod kątem tylko i wyłącznie wykonywanego zawodu, to nie świadczy o mnie, tylko świadczy o takiej osobie, która tak uważa, a często dociera do mnie, o, bo kierowca. Tylko bierzcie pod uwagę jedną rzecz. Ja się z tego śmieję, bo moim zdaniem każdy wykonuje zawód, jaki uważa za stosowne. Każdy sobie dobiera pracę, bo nawet jeżeli pracuje w zawodzie, którego nie lubi, to i tak tą pracę w jakiś sposób wybrał. Że zgodził się na taką typu umowę i robi na takim stanowisku, a nie innym. Ja pracuję na stanowisku, które lubię. To jest już prawie 2 lata, niedługo będzie, za parę miesięcy, jak jeżdżę ciężarówką i bardzo dobrze się w tym czuję. To jest dla mnie piękny zawód, piękna życiowa przygoda. I chociaż słyszy się o kierowcy zarzuty, że o ciebie ciągle nie ma, bo ty tylko jesteś w trasie gdzieś daleko i w ogóle takiego to było, chyba że ja specjalnie ignoruję ludzi, mam ich w dupie i jadę sobie, żeby im dopierdolić, co mnie śmieszy niepomiernie i nokautuje mnie w ogóle ze śmiechu, jak serce i rozum z tej parodii Damnetti. Ale patrzcie, tych kilometrów, tych tras, tych miejsc, tych doświadczeń, tych przeżyć nikt mi nie zabierze. Tych zdjęć, przecież no za czasów mojego można było mieć co najwyżej kompaktowy aparat na kliszę i zrobić 26 zdjęć, które było trzeba wywołać za ciężkie pieniądze. A teraz smartfon, telefony, aparaty, widzicie, ja mam dostęp cały czas do internetu, jeżdżę i nagrywam chociażby ten film. I to jest zajebiste, że człowiek też nie czuje się taki osamotniony, bo ma ten kontakt ze światem i centrum zarządzania satelitarno-internetowego w kabinie, gdzie z góry można wiele rzeczy przewidzieć i mieć kontrolę nad całą swoją trasą. I uwielbiam ten zawód, to jest naprawdę piękny zawód, a że jakiś tam procent kierowców potwierdza te mity, które krążą, no to już jest sprawa tylko odbiorców tych mitów, że w nie wierzą. Tak, jeżeli ktoś odgórnie nie ma szacunku do zawodu kierowcy czy żarówki, to automatycznie ja nie mam szacunku do tej osoby, bo ja nie krytykuję kogoś na przykład, że może być kanalarzem albo, nie wiem, pracować jako ten, co zbiera szczątki przejechanych zwierząt z szosy, bo każdy zawód jest potrzebny. Każdy zawód jest potrzebny, jeżeli ktoś się w tym odnajduje i widzi pasję, to proszę bardzo, mało mnie szacunek, ale jeżeli ktoś podchodzi w ten sposób, że łobo kierowca, bo on tylko sobie jedzie czy coś, no to mnie to śmieszy, bo to jest chyba jedna z jedno z wielu zwichnięć XXI wieku, kiedy na tyle rozwinął się internet i jakieś zachowania społeczne przez niego kreowane, że ludzie stali się tak delikatni,
wysublimowani i jacyś tacy hardkorowi, że musi być tak i tak, bo jakieś normy społeczne o tym świadczą, co mnie śmieszy, bo ja nie żyję internetem, tylko żyję prawdziwym życiem. A to, co widzicie o mnie w internecie, to jest tylko przedstawienie tego, co daje realne, fajne życie, które może być bardzo ekscytujące i inspirujące. I im bardziej ktoś mi mówi, że kierowca jest B i w ogóle, tym bardziej mnie nakręca, żeby jeszcze więcej jeździć i odkrywać świat i cieszyć się moim wymarzonym zawodem, żeby pokazać, że jak ja się zajebiście w tym odnajduję i że to jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu. I szczerze, nie, już nawet nie chce mi się przekonywać niektórych, bo ludzi się nie zmieni, a jeżeli ktoś ma takie i takie podejście, szczególnie, że może ujmę to w ten sposób. Przeraża mnie niesamowicie fala neptyzmu. Neptyk. Pierwszy raz usłyszałem to stwierdzenie z ust mojego taty, kiedy był gdzieś tam na rozładunku i widział jakichś tam kolesi, którzy zostali zatrudnieni, bo już nikt nie chciał do tej firmy przyjść. I ci kolesie po prostu zachowywali się jak inwalidzi umysłowi, bo towar wart 1000 złotych traktowali, jakby to były, nie wiem, kartony puste, wypełnione gazetami i po prostu rzucali tymi paletami na wszystkie strony, ryzykując spowodowanie wielkich strat. I wtedy szef tej firmy podszedł do mojego taty i mówi: zobacz pan, jakich neptyków zatrudnił. I to są ludzie, którzy oficjalnie się opierdalają, oficjalnie olewają robotę. Dlaczego? Bo wiedzą, że taki szefo ich nie zwolni i centralnie sami sobie wystawiają świadectwo. Pierwszy raz wtedy usłyszałem o neptyzmie, dlatego ja nie mówię, że ludzie są debilami i idiotami, tylko neptykami, bo jak to może być w dzisiejszych czasach, że często jest tak, że fala debilizmu i neptyzmu jest tym, co ludzie chcą, żeby było. Że niektórym ludziom się nie wytłumaczy podstawowych rzeczy, tak jak, nie wiem, że Ziemia się kręci wokół Słońca, że Słońce świeci, że tlen jest w powietrzu i są inne oczywiste rzeczy, jak to, że żeby żyć, trzeba pracować, żeby mieć na chleb, telefon, rachunki itp. itd. Tak samo, że nie wiem, że jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to trzeba mu pomóc. I w ogóle to są rzeczy oczywiste, których nie trzeba tłumaczyć, a okazuje się, że niektórym neptykom trzeba tłumaczyć pewne rzeczy, więc ja stwierdziłem, że już nie będę się spinał i tłumaczył rzeczy ludziom, którzy nie tyle tego nie zrozumieją, co nawet jeżeli bym tłumaczył im to na hardkorowych przykładach potwierdzonych dowodami różnymi, to i tak ten ktoś nie zrozumie, bo neptyk to jest osoba, która chociażby nie miała racji, będzie twierdziła, że ma rację tylko dla swojej czystej satysfakcji, a mało tego, kiedy podejmuje się próbę komuś wytłumaczenia pewnych kwestii, to taka osoba jeszcze będzie się na to mi mściła, bo naruszyłeś jej mir i w ogóle naruszyło się jej ambicje. Więc to nie ma sensu. Mówię, Orwell pięknie pisał w swojej książce rok 1984, że ignorancja to siła i po prostu życie ma tą piękną cechę, że można ludzi ignorować i mieć totalnie w dupie, co kto negatywnego sądzi. Tym bardziej bardzo doceniam ludzi, którzy chociaż nie mają nic wspólnego z transportem, doceniają mój zawód, jak i inne zawody ciężkie, z tego powodu, że po prostu oni wiedzą, co to znaczy ciężka praca. Bo niektórzy ludzie mają w dupie, że zrobił 600 km i wrócił do domu, to teraz musi jeszcze zrobić to i to, bo ja go poproszę i w ogóle i będę jeszcze... Ktoś jest zły, że na przykład się nie odezwę, czy coś. Nie. Słuchajcie, ja znam ludzi, którzy pracują w różnych zawodach. Którzy jeszcze na przykład studiują, uczą się i wiem na przykład, że niech ktoś, jak polecę książkę, nie sięgnie po tą książkę, nie prędzej jak za rok, bo teraz ma full nauki, full roboty i w ogóle. Znam ludzi, którzy pracują w zawodach nawet z gastronomii i w ogóle. To jest w ogóle ciężki zawód i ja kucharzy i każdy, kto pracuje w kuchni, podziwiam, ponieważ słuchajcie, mój zawód i moje pasje mają to do siebie, że to, co zrobię, w jakiś sposób mogę udokumentować, nagrać taki film i ten film będzie. Czy ktoś go obejrzy, czy nie, nieważne, ten film będzie.
to co mówię, jeżeli pokazałem, że zdobyłem generała, jeżeli nagram utwór, to jest dzieło, które jest dziełem skończonym, ale wiecznym, pod pewnym kątem, jest uwiecznione. A kucharz robi dzieło, które jest tak ulotne, bo zostało zrobione teraz, jest świeże, ciepłe i musi podniebienie. Ktoś go po prostu zje, tą potrawę, i to przepada. Okej, wspomnienia zostaną temu odbiorcy tego dzieła, ale w pewnym momencie, i bardzo często się to dzieje, że ktoś przychodzi do baru, zamawia danie, ktoś wyszedł z siebie, żeby nawet najzwyklejsze flaki smakowały wybornie, a ten ktoś, bo po prostu mu się to należało i nie odbiera tego w żaden sposób. A ludzka praca jest po prostu czymś, trzeba docenić, bo to jest jednak rzemiosło. Każdy zawód, który się wykonuje coś pożytecznego, jest rzemiosłem. I dlatego ja mówię, pracuję w pięknym zawodzie, w którym się odnajduję, który bardzo lubię, który jest spełnieniem moich marzeń. I nie zamierzam go zmieniać, tylko dlatego, bo gdzieś tam z meandrów internetu słyszę krytykę na ten temat. Tym bardziej mnie to nakręca, żeby to robić. Szczególnie kiedy widzę sytuację, jest taka fajna grupa, na której co prawda nie jestem, bo jestem facetem, ale czasami przebłyski wpisów z tej grupy przechodzą na inne grupy. Mówię tu o grupach, o ciężarówkach. Bo jest taka grupa, słuchajcie, żony narzeczonej kobiety kierowcy ciężarówek. Jak ostatnio zobaczyłem wpis pewnej kobiety, nie wiem jak miała na imię, ale napisałem jej w komentarzu rzecz, na co mi odpowiedziała, że złoto, nie żona, po prostu złoto. Napisała, że jej facet jutro wyjeżdża w trasę, już za nim tęskni, pokazała wałówkę, jaką wyprawiła na drogę. Można? Można. Tylko trzeba chcieć wspierać się w ogóle. I takie sytuacje mogą mieć miejsce. Że nie, że ło, bo znowu jedzie, co ja będę tu robiła i w ogóle, a może nie wiem, no nie jest wart tego i w ogóle, żeby się... Ta kobieta rozumie, że facet pracuje ciężko, zarabia na ich dom, to jest jego pasja, nie ma go przez 3 tygodnie, ale jak jest w domu, jest dla niej. I to jest piękne, wspaniałe, ona go rozumie, że jak on przyjdzie, chce się wykąpać, wyspać, a potem jest cały dla niej i robi wszystko w domu, co tylko może, żeby to wszystko godzić. Tak samo jak każdy inny zawód, gdzie kogoś nie ma, bo ktoś jest daleko i Młynarski napisał przecież tam tekst, tak? Bo wierna rzecz być daleko, a kobieca wiernie czekać, a ludzie dzisiaj są nastawieni na szybkie życie, że musi być to, no to i to teraz i jeżeli chcesz być w moich znajomych i gronie ludzi, których szanuję, to musisz być taki i taki i taki i taki, a jak się nie odzywasz czy coś, to jesteś ignorantem i w ogóle ja pierdolę i coś takiego. Ludzie, realne życie jest piękne. Jest godzina 5:13 w tym momencie. Jadę sobie piękną drogą. Już zjechałem z obwodnicy, zaraz będę w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Po mojej lewicy staje piękne słońce, które niedługo obdarzy mnie promieniami takimi, że na takich chwil warto żyć, ale ktoś jak widzi to tylko przez internet, nie przeżyje tego co ja. I mówię, im dalej, im więcej żyję, tym bardziej cieszę się, że wybrałem ten zawód. Że mogę nabierać tych doświadczeń, o których kiedyś tylko słyszałem z opowieści, że w końcu mnie to spotyka i mogę przekazywać tą wiedzę innym również, kiedy ktoś mnie o coś zapyta, bo miałem taką i taką sytuację i nie jestem jak inni ludzie, bo za moich czasów, kiedy zaczynałem, a to było ponad 10 lat temu, jeszcze tak zwana stara gwardia kierowców, którzy jeździli za komuny, stwierdziła, no, w tej sytuacji trzeba było się inaczej zachować. No to jak? No nie wiem. Ja nie wiem, jak się zachować w tej sytuacji, bo oni chcieli przekazać wiedzę. Ja nie mam z tym problemu, że jeżeli ktoś ma problem, to jest, bo oni mówią, słuchaj stary, 5 lat temu miałem taką sytuację, zrobiłem tak i tak. Okej, dobra, dzięki, potem telefon, dzięki stary, pomogłeś mi, bo okej. To wiąże kontakty międzyludzkie, to też się ze sobą łączy. W każdym zawodzie tak jest, jeżeli mam jakąś wiedzę i mogę ją komuś przekazać, kto jest do mnie fair, przekazuję, jeżeli ktoś jest do mnie albo był nie w porządku, ale kolejny, albo minęło, no to wtedy nie, radzę sam. I dlatego ja mam system, otaczam się tylko ludźmi, którzy są do mnie fair, którzy są w porządku, a oni wiedzą jaki ja jestem, nie mają pretensji do mojego zawodu, bo nikt nie ma prawa mnie zmieniać i nawet podziwiają mnie za to, co robię, że jestem kierowcą ciężarówki i że to jest, tak pokazuje ten zawód w ten sposób. I nie chce mi się tłumaczyć i pokazywać.
są ludzie, którzy potrafią w jeden dzień to zabić i pokazać, jaki kierowca może być. Czyli, nie wiem, facet z wąsem brzuszkiem przepalający jedną faję, o drugiej słuchający disco polo. No to trudno, no. Jak ktoś to lubi, to niech tak robi, ale ja nie cwaniaczę, nie jestem jakimś tam gościem, który tylko myśli, jak tu jeszcze zahaczyć. Tylko robię swoje, bo to lubię. I uważam, że w każdym zawodzie można przeżywać piękne chwile i rozkoszować się tą radością, że robi się to, co się kocha. Robi się to, co się lubi, się realizuje i naprawdę to jest piękna, piękna sprawa, któremu każdemu polecam. Przypalę sobie, bo na to nie mapowałem. Jabłuszko. To są olejki firmy Pinky White. Leśna żaba to się nazywa, czyli jabłko. A jak zobaczyłem pierwszy raz na stacji paliw te olejki, to pomyślałem sobie, że to musi być jakiś shit, skoro już takie nazwy zmyślowają, ale nawet dobre te olejki są. I niedrogie. I o dziwo jakieś są, mają jakieś fajne zagęszczenie, bo mniej ich zużywam niż pojedynek. Dlatego polecam. Pinky White. Zielona żaba. I mam jeszcze, co jeszcze mam? Bordo Szpak, czyli wiśnie. Kto by myślał te nazwy, nie wiem, ale naprawdę miał bujną wyobraźnię. No ale przyciągnął mnie wzrokiem, że kupiłem, tak? I nie żałuję. Planuję kupić sobie niedługo baterię, bo że tak powiem, te, które mam już ostatni żywot mają. Ostatni żywot mają. Już tej mocy nie ma, co było na początku. Kolega z pracy ostatnio kupił sobie faję i zapytałem się, no i kupiłeś sobie baterię? Mówi, nie. No to masz czasami przerwę w paleniu. Dlaczego? No bo ja mam, słuchajcie, baterię ładowaną, wam pokażę, na taką ładowareczkę, którą trzeba baterię, prawda, przykręcić tutaj na gwint, a kumpel ma baterię, która ma z tyłu po prostu wyjście mikro USB i on może ładować i palić. Pięknie technologia idzie do przodu. No kurde, zajebista sprawa, ale nie, to by wyglądał jak telefon stacjonarny, że sobie rozumiecie tutaj wapuje i nagle widać, że do baterii przytwierdzony jest kabel i tak to trzeba robić, jakby tu jakiś bongos zupełny. No ale zobaczymy. To wiem, że w najbliższym czasie jednak baterię będę musiał kupić, bo gwinty już są pojechane trochę, to ma już ponad rok. No i patrzcie, ponad rok wapuje i czasem sięgnę po normalną fajkę, ale rzadko, nie smakują mi już w ogóle. Można. Wszystko można, jeżeli się tylko chce. Niestety nikotyna jest silnie uzależniająca i próby rzucenia spełzają na niczym, ale myślę sobie, że naprawdę pomyślę o tym, żeby zmniejszyć moc. Jednak jakieś przyjemności człowiek z życia musi mieć, dlatego też wapuję sobie. I na noc staram się jednak lać 12 olejek czasami. Mam w domu 12, leję sobie na noc, żeby rano nie mieć takiego uderzenia pikawe, tylko żeby tak delikatnie było. Poza tym czasami się łapię, że jak nie wciągnie jakieś naprawdę dobre audiobook, a ostatnio jest ich sporo, to nawet mniej, tak jestem zaaferowany książką, że mniej sięgam po fajer. Więc to też jest im plus. Jeszcze chciałbym się wypowiedzieć na temat napojów energetycznych, które pijam. Teraz kupiłem sobie coś takiego, Empower. Do wszystkich moich znajomych, którzy mówili mi na ten temat, szczególnie po śmierci mojego kolegi, tego Krzysztofa Smolnika, dostałem taką informację, żeby tego nie podsłuchajcie. Ja wiem, że to jest pieprzona trucizna. Wiem, że to jest pieprzona trucizna. Tutaj pokazuję nazwę, a to nie dlatego poreklamuję, to mogą być również jakieś, nie wiem, X-Power, M-Power, Biopower, Feel Power, coś tam, moc energii, obojętne co, to jest jeden shit. Tu leją ten sam zestaw, czyli jakieś tam dodatki, które smakują identycznie, niezależnie czy to jest limonka, mango, czy cokolwiek innego, to jest wszystko to samo, wierzcie mi, to samo. Ja wiem, że to jest trucizna, ja wiem, że to jest szkodliwe. Ja wiem, że to jest coś, co powinno się omijać szerokim łukiem, ale
biorąc pod uwagę mój tryb życia, no czasami się nie da. Trzeba sobie tą kofeinę zaaplikować, żeby funkcjonować. Ja nie mam w samochodzie możliwości zrobienia kawy, a kawy nie pijam z kilku powodów. Po pierwsze, kawa powoduje u mnie to, że czuję w żołądku, że po prostu podrażniłem go i to bardzo. Nie chodzi o to, że mam problemy z żołądkiem, po prostu kawa na mnie działa wypłukująco. Czuję, jak ten magnez mi odjeżdża z organizmu. Po prostu drgam cały, bo ten magnez znika, czyli łapy się trzęsą. Jest człowiek taki nadpobudliwy, a jak już pije kawę, to pije kawę sypaną, a nie rozpuszczalną, bo rozpuszczalna to jest kwas. Poza tym kawa w termosie, moim zdaniem, traci swoje walory pewne, bo jak się zaleje termos kawą, to nie jest taka jak ta, którą się zrobi po prostu w kubku, która sobie poczeka chwilę na zaparzenie i ma ten aromat. I kawy nie biorę w drogę, raczej herbatę w termos, dlatego ratuję się energetykami, ale staram się je ograniczać, tylko że czasami nie mam wyjścia. Jak widzę moich kolegów z pracy, którzy nie pracują jako kierowcy, tylko na innych stanowiskach, którzy są w robocie 8 godzin do 8 i oni piją tych hektolitrami, to ja i tak jestem w dobrej sytuacji. No chciałbym to ograniczyć, ale się czasami nie da. I po prostu jestem zmuszony to robić, bo trzeba to skupienie na drodze mieć, bo przez to, że napiję się kawy, jeszcze sprawniej. Taka jest prawda. Nie jestem neptykiem, który śpi za kierownicą i jedzie 60 na godzinę, jak niektórzy stoją. Jadą tak. Jeszcze, o tak. Myślę na telefonie. No, nie, no po prostu ja muszę być 100% aktywności, żeby móc reagować. No i wiecie, może to kosztuje czasami trochę zdrowia. Takie poświęcenie, ale dzięki temu, dzięki Bogu, jest wszystko ładnie i bezpiecznie. Także wasze zdrowie, bo moje nie. Się chyba troszkę się polałem jedną kropelką. Właśnie skończyła się autostrada, a Agatka zajarzyła, że już jesteśmy na dobrej drodze, którą ona widzi. Objeżdżamy na Gierkówkę, mylę państwo, Gierkóweczka. Teraz będę mijał ostatni przed Gierkówką Lotos. Dobrze widzę Lotos? Chyba tak. Tak, Lotos Total. Jeżeli dobrze widzę. A nie, przepraszam, to jest Statoil. Statoil, przepraszam. Ale loga mają podobne z daleka. Dobre hot dogi mają, lepsze niż na Orlenie, polecam zdecydowanie. I to są nie hot dogi typu te oszukańcze bułka z dziurką, gdzie się wkłada parówę, tylko normalna buła, kładzie się, kroi się ją, wkłada się parówę, tam się wkłada te wszystkie dodatki, które się chce. Faktem w jedzeniu trochę mniej wygodne, ale za to można się lepiej najeść. I zaczynamy nam się Gierkóweczka. Jak mi pokazuje pięknie Agatka, jesteśmy w okolicy Piotrzkowa Trybunalskiego, a dokładnie Woli Krzysztoporskiej, że tak powiem. I niedługo będziemy mijać sobie ten fajny, tą fajną hałdę z wiatrakami, gdzie jest również stok narciarski. A biorąc pod uwagę godzinę, o której jadę, jest w miarę spoko ruch i już widzę przede mną, że ktoś na odcięciu ma mniej niż ja, to będzie znaczyło jedno, wyprzedzanko, ale zanim wyprzedzanko, jeszcze mnie muszą wyprzedzić. O, jadą sobie busiarze, którzy mogą cisnąć, a jadą sobie niewiele szybciej ode mnie, bo śpią za kierownicą, bo stali rano i są lekko nie do życia. Jeden mnie wziął, drugi mnie wziął. Oczywiście komóreczka, tak, bo nie można mieć słuchaweczki. Jak ja to lubię widzieć, a najlepsze są te kobitki rano. Jedzie sobie taka kobitka, dziewczyna, no ona jedzie do pracy dokładnie, dzwoni jeszcze, o tak, tak, tu telefon, a tak zmienia dźwięk. Pytanie, kto trzyma kierownicę. Kiedyś w Trójce był taki fajny gościu, zadzwonił, wykonał telefon do radia i mówi, że jedzie przed nim kierowca, już nie pamiętam, czy to był facet, czy kobitka, i w jednym ręku trzyma telefon, a w drugim papierosa. Pytanie, kto prowadzi samochód, a dziennikarz mówi na to,
Jego samochód jest jak krowa, zawsze drogę do domu zna, więc dojedzie. Można. Gadam już 34 minuty, ale dawno nie było takiego filmu. Trochę się rozgadałem, wiem. Jak znam życie, to po tym, co powiedziałem o fali neptyzmu, która mnie przeraża, pewnie stracę subskrybentów paru, ale wolę już mieć mniej niż więcej tych, którzy twierdzą, że jak to, gdzie, jak to jest takie zjebane zawód, ja pierdolę. A ten się tak tym cieszy, jak głupi z blaszki czy coś, kurwa. Faktycznie, to już lepiej, żeby było mniej niż więcej, ale za to jakościowo lepiej. A poza tym, jak zawsze, powtarzam, ja uwielbiam hejterów. Słuchajcie, hejterstwo mnie tak motywuje i napędza. Zawsze są hejterzy. Nawet jakby, wiecie co, nie wiem, ziarkał na szydełku jakieś serwetki, które byłyby na ogólnoświatowych wystawach, zawsze by się ktoś narodził, gdzie, kur, ja, I każdy, kto, hejter, który ogląda każdego, kogo nie lubi, nabija mu oglądalność. To jest tak piękna sprawa. Tak odwrócenie sytuacji o 180 stopni, że on wchodzi, zobacz, nabrał film, znowu retencje książki, czy coś. Zobacz, i ta druga osoba wchodzi, ja pierdolę, znowu, ja, gdzie on? On się chuja zna i w ogóle, ale w tym przypadku dwie osoby już wlazły, dwie osoby zobaczyły film. To robi ruch sieciowy, to robi powiązania, że coś gdzieś tam komuś wyskoczyło. I potem dostaje piękną wiadomość, witaj kurwa head. Jest to, zobaczyłem ci przez przypadek u kolegi, czy gdzieś tam, który tam no, mówi, zobacz coś tam tego, byłeś polecany, zobaczyłem sobie twoje filmy, kurwa, ty stary. Fajne te audiobooki w ogóle są, albo nie wiem, ta tematyka muzyczna i w ogóle ten koncert korna nie byłem, ale wiesz, kurwa, zobaczyłem u ciebie na filmie, może pojadę. Brawo hejterzy, ogólnie rzecz biorąc, Nasierowski bardzo fajnie to komentuje i w ogóle, a wiecie jak ja widzę hejtera, ogólnie i deptyka, najczęściej jest to osoba, która nie ma własnego źródła dochodu, lub ma taki, że siedzi sobie w domu na siłku, albo ma 500+, albo ktoś na niego robi, tutaj niepotrzebne skreślić lub podkreślić lub dodać rodzic, partner, rodzeństwo, babcia, dziadek siedzi sobie przed komputerem rozwalony w fotelu, brzuch do przodu, lata do tyłu, tutaj w ręku zamiast energetyka piwerko pije, bo ma za co jeszcze pije sobie. Ogląda sobie różne treści w internecie, już nie będę mówił jakie, bo wszyscy wiedzą o co chodzi. I uważa, że pan kurwa świata, który wszystko wie. I wchodzi sobie na przykład na kanał pana Nasierowskiego. Chujny kierowcy, ja pierdolę, ja bym lepiej jechał. Wchodzi potem na kanał jakiś, nie wiem, kogoś kto jest jak Adam Słodowy i mówi, chuja się kurwa zna, ja bym tą lampkę lepiej naprawił. Pisze, ty chuju zjebany kurwa, ja to bym lepiej zrobił w ogóle. A tak naprawdę ten gościu tylko siedzi przy komputerze i udaje, że jest wszechwiedzący. I teraz najlepsze jest to, że jak człowiek ma się przejmować opinią takiego kogoś? Bo wiecie co? Ja bym też mógł siedzieć sobie tak przy kompie cały dzień, być na czymś garnuszku, ale ja bym to lepiej zrobił. Tak jak powiedziała Dorota Rabczewska, czyli słynna Doda w programie Jakubiaka, zapytana, jak ci przejmuje się opinią innych, powiedziała, a widziałeś kanał Matura to bzdura? I tacy ludzie, rozumiesz, chcą mnie krytykować. Ona mówi, proszę cię, Łukasz. Dlatego hejterstwo po prostu jest dla mnie tak cudownie, jakby powiedzieć, no, ciekawym zjawiskiem, że ja się cieszę, bo nawet powiem wam szczerze, gdyby wszyscy każdego lubili, to by było dziwne. Tylko, że z drugiej strony Michał Major powiedział, że w czasach, kiedy mamy dostęp do tylu kanałów, internet, książki, prasa, telewizja, kurwa, teraz nawet w najmniejszym pakiecie jest tyle kanałów, że człowiek by tego w życiu nie wypatrzył. Jak to mówią starsze osoby. Ktoś skupia się na tym, żeby wejść na kanał, którego nie lubię.
Facebook na grupę, której nie lubi i żeby pisać i jechać z tą przykucią swoją, bo jest frustratem i nie może przeżyć, że coś tak wejdzie. Jeżeli ja na przykład wolę kot od psów, to nie jestem na grupach psów. Jeżeli ja nie lubię na przykład Nirwany, to nie wchodzę na grupę Nirwany i piszę im co chwila, że Cobain, bo mam takie zdanie o nim, tak? To dla mnie pierdolony tchórz, bo napisał w swoich dziennikach i piosenkach, że chciał zestrzelić w łeb i se kurwa strzelił w łeb, tak? A Brian Head Welsh był na skraju i patrzcie, jak się wyciągnął z tego wszystkiego, tak? To nie piszę im to, bo to by było hejterstwo. Nie interesuje mnie, nie wchodzę, no. A interesuje mnie na przykład dużo rzeczy, więc audiobooki. Wchodzę na stronę audioteki, bo mnie to interesuje. Interesuje mnie transport, wchodzę na stronę transportową 40 ton. Interesują mnie ciężarówki marki DAF, wchodzę na ich fanpage i czytam nowości. Nikomu się, nie każdemu nie musi podobać, że ja lubię DAFa, bo inni wolą skanie. Chuj, ja lubię DAFy, tak? Podobają mi się. Może zmienię zdanie, jak będę kiedyś nim jeździł, a potem wsiądę na skanie i stwierdzę, że się myliłem. Trudno, ale chcę to sprawdzić, tak? Ale nie wchodzę na przykład na Iwaku i mówię, że wasze kurwa samochody są zjebane, bo mi się ich glob nie podoba. Co najwyżej mogę im napomnieć, bo kiedyś im to napisałem, ale nie forma, że ich nienawidzę. No i to jest właśnie hejterstwo piękne. Po co sobie zatrubać umysł negatywną emocją, skoro można realizować się w tym, co jest zajebiste, jak to piękne słońce, które widzicie za mną. To jest w ogóle super sprawa i dorosłość polega na tym, żeby rozgraniczyć to, czego się lubi, tego, czego się nie lubi i zajmować się tylko tym, co człowiek lubi. Przecież nikt nie powiedział, że trzeba tak i tak, tak też powiedział, że to każdy musi myśleć na to. Słuchajcie, czasami dostaję telefony. Ty, a słyszałeś co wiadomościach? Mówią, nie kurwa, bo nie słuchałem. Jak to nie słuchałeś wiadomości? Nie, bo stary, od 10 godzin muce audiobooka i tak się wciągnąłem, kurwa, że nie słucham wiadomości, nawet pogody, bo pogody widzę, jaką mam za okno. No to tam coś się działo, ale nie obchodzi mnie to, co się tam stało. Szczególnie jeśli chodzi o politykę w ogóle, nie? Jeszcze chciałem dopomknąć jedną rzecz, bo powiedziałem to, co mówią często starsze osoby, że muszę serial wypatrzeć. Jak słyszę stwierdzenie, muszę coś tam w telewizji wypatrzeć, to mam wrażenie, że ta starsza babcia Mohlerowa, jeżeli ogląda Modę na sukces i ją wypatrzyła, to tak jakby ona swoim wzrokiem wyciągnęła całą zawartość z tego ekranu i już nikt nie może jej zobaczyć, bo ona to wypatrzyła. Fajne są te powiedzonka, to jest bardzo sympatyczne powiedzonko. Tak samo jak stwierdzenie na wsiach, szczególnie małe dzieci mówią, mama nie kazała. Mama zabroniła, powinno się mówić, nie kazała, bo tak to było, że mama mówi do córki, nie każe ci iść tam gdzieś w ogóle i 500 przypadków zanim wyjdziesz z domu. No i to jest w ogóle też fajne, że mi się podoba i kiedyś jakbym miał pisać książkę, to bym to umieścił, mama nie kazała. Ojej, ale się nakręciłem pozytywnie, widzicie? Nie wiem, czy to energetyk, czy to słońce świecące. Ale jest pozytywnie, może dlatego, że nie wiem, kółka się kręcą i jestem w swoim żywiole. Przy okazji mam teraz slalom gigant, bo oprócz wyprzedzania mam gierkowskie dziury na gierkowskiej drodze. Droga gierkowska jest z lat 70. bodajże, a dziury są z lat ubiegłych, ostatnich. Powstają cały czas na bieżąco. Tak myślę sobie, że za Radomskim chyba skoczę na lewy pas. Jak zwykle, bo to nie ma sensu marnować opon i zawieszenia na te gierkowskie dziury. Bo jaki to smaku jest? W ogóle? Empower. Napój energetyzujący. Dawno w ogóle nie czytam etykiety. Z tauryną i kofeiną wzbogacony witaminami. Wow, kurwa, to są jakieś witaminy. Daj Boże, żeby było. Najważniejsze jest kofeina. Właśnie, a nie kofeina, a tauryna. W 2007 roku, pamiętam jak dziś, mój tata